Zakup telewizora to ważna decyzja poprzedzona dokładną analizą oferty poszczególnych producentów. Obecnie na rynku dominują dwie technologie: plazmowa, zwana PDP, oraz ciekłokrystaliczna, czyli LCD. Obie różnią się parametrami obrazu, budową oraz wielkościami paneli. Warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz – wytrzymałość ekranu. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia matrycy. Wystarczy wyobrazić sobie dziecko, które przypadkiem rzuca zabawką w ekran. Podczas tego testu sprawdzimy w praktyce, jak wytrzymałe są telewizory plazmowe i LCD. W tym celu użyjemy metalowej kulki. Najpierw telewizor ciekłokrystaliczny 42 cale. Jak widać, panel nie przeszedł próby. W przypadku LCD elementy konstrukcyjne zabezpiecza powłoka wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne. Przez to matryca jest praktycznie pozbawiona ochrony. Ciekłe kryształy, z których jest zbudowana, mogą rozlać się przy uderzeniu. Teraz panel nadaje się praktycznie do wyrzucenia. Kolej na plazmę. Wielkość ta sama, 42 cale. Ekran telewizora pozostał nienaruszony, ponieważ w wybranych modelach telewizorów plazmowych stosuje się przedni panel szklany, tak zwany TAF panel. Aktualnie takie rozwiązanie oferuje Panasonic. Szklana tafla odporna na uderzenia i zadrapania stanowi dodatkowe zabezpieczenie, dlatego telewizor jest w pełni sprawny. W ten prosty sposób przekonaliśmy się, jak wytrzymałe na uderzenia są ekrany telewizorów plazmowych i LCD. Warto wziąć pod uwagę wyniki naszego testu, planując zakup nowego telewizora. Pamiętajmy, że również od wytrzymałości ekranu zależy, czy zakupem nowego telewizora będziemy się cieszyli przez długie lata.